Jest to dla mnie wielkie wyzwanie. Może nie będę zdradzała więcej, bo myślę, że Państwo sami zobaczą, że jest to dla mnie, jako dla młodej aktorki, naprawdę duże wyzwanie. Jeżeli chodzi o zabawę formą, to wyszliśmy od muzyki, od rytmu, jaki daje nam muzyka. To pociągnęło nas w stronę na początku taneczną, ale potem połączyliśmy to jakby z warstwą taką tekstową, intelektualną, żeby jakby nie wyszło, wiadomo, żeby nie wyszedł czysty taniec, tylko żeby to było jakby podszyte jakąś fajną intencją, nie? I z tego zaczęło się robić takie ciekawe rzeczy, że nie psychologiczne granie jeden do jednego, tylko takie, że na przykład tutaj się uśmiecham do ciebie, ale mówię, że jesteś głupi. Ładnie się zaczyna! Podobno przynosi szczęście. Mam nadzieję, że szczęście jeszcze by brakowało, żeby przy tej przydocie przynosił pecha. Zależało mi na tym, żeby kostium, zarówno kostium, jak i przestrzeń podbiła, w końcu jesteśmy w komedii, w związku z tym pozwoliłem sobie na o wiele więcej, poruszając się po bardzo cienkiej granicy, bo granica między kiczem a dobrym smakiem, o czym dla mnie wizualnie jest cały ten spektakl, jest bardzo cienka. Jak najbardziej to jest fuzja stylów lat 60. w przypadku czterech osób, ale już kostium tytułowej Britney, czyli Ewy Dobruckiej, która ją gra, jest z zupełnie innej konwencji, bo to jest z kolei już kicz słodki. Powiedziałbym, że to jest taka wielopokoleniowa propozycja, ponieważ jest w niej w zabawny sposób pokazane mnóstwo problemów w relacji rodzice-dzieci z perspektywy rodziców, ale również z perspektywy dzieci. Więc oczywiście mówimy tu o dzieciach dorosłych, takich, które mają 18, 20, 20 parę lat i już się przymierzają do łączenia się w pary. Jak rodzice starają się im pomóc, w efekcie przeszkadzając, niechcący, jak dzieci chcą autonomicznych decyzji, ale jak są do tego nieprzygotowane, to jest o tym, więc i ci 20-paro-30-latkowie, myślę, z przyjemnością popatrzą na siebie, i ci 50-40-60-latkowie z przyjemnością popatrzą na swoje błędy i może dzięki temu spektaklowi wrócą do domu i coś naprawią. W zeszłym tygodniu wpierdzieliłeś rogalika, więc w tym tygodniu ci wystarczy.